Seria utonięć w ciągu minionego weekendu. Do tragedii doszło między innymi w Ostrowach nad Okrzą, w powiecie kłobuckim, jeziorze na Kłochechło oraz małopolskim Balatonie. Paweł Jędrusik. Wypoczynek nad wodą tragicznie zakończył się w sobotę nad zalewem na Kłochechło w powiecie tarnogórskim. Przed godziną 14 jedna z przebywających tam osób zauważyła, że dwie kobiety spadły z materaca do wody. Na miejscu błyskawicznie znaleźli się ratownicy tarnogórskiego WOPR-u, którzy w pierwszej kolejności z wody wyłowili 28-letnią mieszkankę Katowic. Kobieta szybko odzyskała przytomność, jednak karetką pogotowia trafiła do szpitala. Kilka minut trwały poszukiwania drugiej kobiety, którą ratownicy wyłowili na brzeg. Była to 27-letnia mieszkanka Gliwic, u której ustały czynności życiowe. Ratownikom udało się przywrócić czynności życiowe kobiecie, ale jej stan był bardzo niestabilny. Trafiła śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Sosnowcu. Nie udało się jej uratować, zmarła w szpitalu. Do kolejnego dramatu doszło w niedzielę w miejscowości Ostrowy nad Okrzą w powiecie kłobuckim. W zalewie utopił się młody mężczyzna. W miejscu tego tragicznego zdarzenia obowiązuje całkowity zakaz kąpieli. Jak wstępnie ustalono, 32-letni mieszkaniec powiatu radomszczańskiego przebywał nad zalewem wspólnie z rodziną. W pewnym momencie rodzina utraciła z nim kontakt. Najbliżsi szukali mężczyzny, sprawdzili przyległy teren, ale gdy to nie przyniosło rezultatu, żona zgłosiła jego zaginięcie. Mężczyzny szukało m.in. kilkunastu policjantów, użyto także drona. Po około 2 godzinach strażacy wyłowili z wody ciało mężczyzny. Prokuratura zarządziła sekcję zwłok. To z kolei trzebiński Balaton. Tu w sobotę życie stracił 57-letni nurek. Grupa kilku osób przyjechała z Warszawy poćwiczyć nurkowanie nad akwen Balaton. Mężczyzna przygotowujący się do nurkowania wszedł do wody, zanurzył się w niej i po chwili nie było z nim w ogóle żadnego kontaktu, nie dawał żadnych oznak życia. Natychmiast został wyciągnięty przez osoby, które tam się znajdują nad akwenem z wody. Natychmiast podjęto reanimację. Jak poinformowała Komenda Główna Policji, od początku czerwca w całym kraju utopiło się już blisko 100 osób.